Po tej klęsce, po tym blamażu w Zabrzu z Górnikiem, no nie można tak po prostu przejść do porządku dziennego, bo zwyczajnie nic nie jest już takie samo. Po pierwszych 10 kolejkach Ekstraklasy jesteśmy idealnie w środku ligowej stawki, na miejscu 9, na dodatek z ujemnym bilansem bramkowym, ale ta tabela jak zwykle jest płaska. Do prowadzącej Pogoni Szczecin tracimy raptem 5 punktów. Podobnie 5 punktów mamy przewagi nad strefą spadkową. Fantuś prowadzi wiatr zmian w jego twarzy. Ten poprzedni odcinek, delikatnie mówiąc, nie zakończyliśmy w najlepszych nastrojach. Ten ciężki łomot, jaki zebraliśmy od Górnika Zabrze w Ekstraklasie, no to przejdzie do niechlubnej historii Śląska Wrocław. No nie jest łatwo pozbierać się po takiej klęsce, ale chyba nie ma innego wyjścia. Czas najwyższy powstać z kolan i walczyć dalej, bo przecież w tym sezonie jeszcze nie wszystko jest stracone. No to co, zapinamy pasy, wszystkie łapki na pokład do góry, startujemy. A na początek, tak na rozgrzewkę, na naszym stadionie gościć będziemy Wisłę Kraków, która w tym sezonie jak na razie spisuje się bardzo dobrze, no i w tym momencie jest na fotelu wicelidera. Co prawda według bukmacherów jesteśmy faworytami, ale po tej ostatniej ciężkiej klęsce z Górnikiem w Zabrzu to właściwie już niczego nie jesteśmy pewni. Kluczowym zawodnikiem Białej Gwiazdy jest ich skrzydłowy Mateusz Młyński, który jak na razie w tym sezonie po prostu wymiata. W pierwszych 10 występach 5 goli aż 8 asyst. Jest niezwykle groźny. W tym meczu z Wisłą spróbujemy wariantu, a właściwie formacji nieco bardziej ofensywnej 4-2-4, a tak poza tym to standardowo szeroko, ataki skrzydłami na nieco bardziej bezpośrednich podaniach, no i na nieco wyższym tempie, a co z tego wszystkiego wyjdzie, wkrótce się przekonamy. Jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce Hamel, dalej w obronie od lewej Rażnatowicz, Szala, Christensen, Smith, na środku pomocy Ibrahimi, Balek, na skrzydłach Diko, Ingmarczuk, a na ataku Klukowski, Osula. Menedżerem Białej Gwiazdy już od paru sezonów wciąż niezmiennie Radosław Sobolewski. Dwa rzuty rożne wykonane przez naszego kapitana Marczuka, po których padają dwa gole strzelone przez naszych obrońców Christensena i Smitha. Co prawda w samej końcówce tracimy bramkę strzeloną jakżeby inaczej przez Musiałowskiego. To jednak ostatecznie dowozimy to skromne jednobramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka sędziego i wygrywamy z Wisłą na naszym stadionie 2-1. Inkasujemy jakże cenne 3 punkty, dzięki którym, co prawda tylko chwilowo, no ale jednak katapultujemy się z miejsca 9 aż na 2 po drodze, wyprzedzając Wisłę. Jest zwycięstwo, to niewątpliwie cieszy, aczkolwiek po 2 golach strzelonych po rzutach rożnych z gry wciąż nic nie ma, no nie wygląda to najlepiej. Szala debiutuje w nowym zespole, no istotnie właściwie można było o tym wspomnieć jeszcze przed meczem, ale fakty są też takie, że ten wypożyczony z AS Roma obrońca w meczu z Wisłą zagrał co najwyżej przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo. A najlepszym zawodnikiem tego zwycięskiego spotkania z Wisłą oczywiście Dominik Marczuk, który po swoich rzutach rożnych zaliczył 2 asysty. Jak na razie nasz kapitan jest daleki od tej fenomenalnej formy z zeszłego sezonu, no ale wciąż w niego wierzymy. Tymczasem Zagłębie Lubin wygrywa na wyjeździe z Rakowem, no i spycha nas w tabeli na miejsce 3. Pogoń znowu wygrywa, tym razem na wyjeździe ze Stalą Mielec, no i umacnia się na fotelu lidera. Widzew wygrywa z ŁKS-em w derbach Łodzi, Lechia na własnym stadionie ogrywa Lecha, no i tym samym oba te zespoły wyprzedzają nas w tabeli. Jesteśmy na miejscu 5. Ale tą 11 kolejkę ostatecznie kończymy na miejscu 6, ponieważ wyprzedziła nas jeszcze Korona, która ograła u siebie Jagiellonię. Po 11 kolejkach Krakowia na ostatnim miejscu w tabeli. To po prostu nie mogło się inaczej skończyć. Dawna legenda Śląska, Rysiu Tarasiewicz, zwolniony. Dobry z niego herbatnik, ale jak widać na Ekstraklasę za słaby. 12 kolejka wystartowała na początek. Szalony mecz w Poznaniu. Lech remisuje z Rakowem 4-4. Wisła wygrywa u siebie z Lechią. Na listę strzelców znowu wpisuje się Musiałowski. My natomiast wybieramy się do Sosnowca na starcie z tamtejszym Zagłębiem, które jak wiadomo jest tegorocznym Beniaminkiem Ekstraklasy. W oczach bukmacherów jesteśmy faworytem, to zrozumiałe, ale czy potwierdzimy to na boisku?
Wkrótce się przekonamy. Kluczowym zawodnikiem zespołu z Sosnowca jest ich napastnik, 27-letni Słowak Tomasz Bobczek, który jak na razie w tym sezonie Ekstraklasy strzelił 6 goli, tak więc trzeba będzie na niego uważać. No po prostu tego tylko brakowało. Nasza największa gwiazda całej naszej linii defensywy, Kerr Smith, podczas treningu naciągnął mięśnie brzucha. Niezdolny do gry aż do 7 tygodni. Ten 19-krotny reprezentant Szkocji to środkowy bądź prawy obrońca i to właśnie na prawej flance defensywy korzystamy z jego usług. Zresztą ze świetnym efektem. Jak na razie w Ekstraklasie, grając na tej pozycji, ma 2 gole i 3 asysty. A nie zapominajmy, że pozyskaliśmy go zupełnie za darmo. Teraz jednak będziemy go musieli kimś zastąpić. Zagłębie Lubin przegrywa na własnym stadionie z Ruchem. To spora niespodzianka. No a Pogoń, jak to Pogoń, gra swoje. Znowu wygrywa wysoko u siebie z Widzewem. Smith kontuzja osłabia klub. No powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. No a kto go może zastąpić na prawej obronie? Nikt, bo nikt nie ma takich umiejętności. Ale będziemy próbować szale, może Wleciałowskiego. Jeszcze Stal Mielec zdążyła rzutem na taśmę zremisować na wyjeździe z Jagiellonią. No i najwyższy czas na nas. W stosunku do wyjściowej jedenastki z tego zwycięskiego meczu z Wisłą mamy kilka zmian personalnych. Na środku defensywy wystąpią Ahmed Can Kaplan i Christensen. Na prawą flankę obrony w miejsce kontuzjowanego Smitha powędruje Szala. Na lewym skrzydle Diko Inga zastąpi Majewski, a na ataku Osule Kapka. Menedżerem Zagłębia Sosnowiec były reprezentant Polski Tomasz Zdebel. No to gramy. No nie jest dobrze, ewidentnie coś tutaj nie gra, a konkretnie to nie gra nasz zespół, ponieważ cudem uniknęliśmy porażki z Zagłębiem w Sosnowcu. Przegrywaliśmy tu już 0-2, kiedy to w 55 minucie gola kontaktowego zdobył Ibrahim. Skądinąd przepięknej urody trafienie za pola karnego, uderzenie nożycami, no po prostu stadiony świata. Wyrównał Duran w 70 minucie po kuriozalnym błędzie obrońców Zagłębia. Tak więc odetchnęliśmy z ulgą, uniknęliśmy kompromitacji, ale cieszyć się nie ma z czego. Wydawało się, że jedziemy do Sosnowca po 3 punkty, tymczasem wracamy z 1. I tak to właśnie wygląda. Gramy sobie z tegorocznym Beniaminkiem, no i gubimy punkty. No to jest niedopuszczalne. Kolejne wyniki, jakichś pasjonujących rozstrzygnięć to tu nie widzimy. A 12. kolejkę kończy domowy remis Górnika z Lechią. My jesteśmy na miejscu 7. Robimy sobie krótką przerwę do rozgrywek Ekstraklasy, bo przed nami Europa Conference League, a tu wybieramy się do Pragi na starcie z utytułowanym czeskim zespołem Slavią Praga. Co zrozumiałe, według ekspertów, to gospodarze są tutaj faworytami. Przed nami niezwykle ciężki pojedynek. Jak z niego wyjdziemy? Wkrótce się przekonamy. W tym momencie po 12 kolejkach czeskiej Ekstraklasy Slavia jest na miejscu 2, ale do prowadzącej Sparty traci aż 10 punktów grubo. Kluczowym zawodnikiem Slavii jest ich boczny obrońca Francuz, 26-letni Timothy Pembele. No nie widzimy jego w pełnej okazałości, ale można przypuszczać, że jest dobry. Nawet bardzo. Jednak jak twierdzi Rysiu Tarasiewicz, największym zagrożeniem ze strony czeskiej drużyny będzie ich napad. Dawid Strzelec. 49-krotny reprezentant Słowacji no najprawdopodobniej wygląda świetnie. No najprawdopodobniej, ponieważ jego parametrów tak do końca nie widzimy. Ale chłopak zarabia prawie 500 000 złotych miesięcznie. Ile to będzie czeskich koron? Na pewno dużo. Co ciekawe, Slavia kupiła go na początku tego sezonu z włoskiego Cremonese za 25 baksów, oczywiście w złotówkach. Jako że w naszej wyjściowej jedenastce jest sporo zmian względem tego zremisowanego ligowego spotkania z Zagłębiem, no to pozwólcie, że wymienię z imienia i nazwiska każdego z naszych gladiatorów. Tak więc, w bramce Biegański, dalej w obronie od lewej Rażnatowicz, Ahmed Can Kaplan, Christensen, Wleciałowski, w drugiej linii Majewski, Strzelec, Słotwiński, Balek, a na ataku Osula i Klukowski. No już jesteśmy w szatni domowego obiektu Slavii. No niewątpliwie przed nami 90 minut ciężkiego starcia. Gospodarze w ustawieniu 4-2-3-1, ofensywne trio Benrahma, Lindgr, Strzelec, a na szpicy Sahakian. Katić wyprowadza piłkę z własnego pola karnego, zagranie na prawe skrzydło, Pembele rozpędza się, sunie wzdłuż bocznej linii boiska, zagranie do środka, Strzelec z pierwszej, Lindgr podprowadził piłkę, podanie na lewo, Hodża w pole karne, Benrahma, no niebezpiecznie, no i strzela po długim słupku, Biegański.
kapituluje. No i pięknie, szybka piłka, krótki kaszel, 6 minuta przegrywam, no chyba, że jeszcze nas weryfikacja uratuje, nie, niestety. Rzut rożny dla Slavii, Strzelec, ostro bita piłka na krótki słupek, ale dobrze tam ustawiony Kaplan wybija, tyle że znowu Strzelec, ale z najbliższej odległości, chyba tam Biegański, jeszcze poprawka, piłka odbija się od słupka, ależ zamieszanie, wciąż jednak gospodarze się utrzymują przy futbolówce, jeszcze uderzenie, jeszcze Strzelec, znowu wybijamy. Rzut wolny dla Slavii, Benrahma centruje piłkę w nasze pole karne, ale dobrze, skutecznie wybijamy, no tyle że pierwszy do futbolki dopada Benrahma, rozpędza się z lewej strony, zwolnił jednak całą akcję, wycofał, gospodarze wymieniają podanie przed naszym polem karnym, Lindgren, Paredes, Mukin, no zacieśniamy szeregi, no musimy się skoncentrować na obronie, piłka wędruje w pole karne, z prawego skrzydła Pembele do środkowania, a tutaj Saha Kian z najbliższej odległości pakuje nam do bramki, ależ nas rozklepali, 15 minuta, dziękuję, do widzenia, 2-0. Czy my w tym meczu mamy jeszcze czego szukać? No będzie ciężko, tym bardziej, że Slavia rusza do kolejnego ataku, ale gubi piłkę tylko na chwilę, jednak Saha Kian pędzi na naszą bramkę, strzela, ale lekko. Paredes wyprowadza piłkę z własnej strefy obrony i zagranie na prawo, Pembele do przodu wzdłuż bocznej boiska, Strzelec cofnął, Mukin. No wydaje się, że zawodnicy Slavii swobodnie kontrolują sobie przebieg wydarzeń na boisku, a my im nawet nie przeszkadzamy, patrzymy tylko jak piłka chodzi od nogi do nogi, Strzelec, no niebezpieczne dośrodkowanie, zablokowany strzał, strzałek, jeszcze przedłużył to zagranie, mamy szansę wyprowadzić kontrę, Klukowski ładnie w tempo, Balek, trochę mu piłka uciekła, ale jest już w obrębie pola karnego, spod linii końcowej, Klukowski, jeszcze Balek, jeszcze się utrzymujemy, Strzelec, aj, obok bramki. Rażnatowicz przy piłce z lewej strony boiska, do przodu strzałek, cofnął Ahmed Can Kaplan, rozgląda się, szuka opcji, podanie do Słotwińskiego, ale ten ponownie do środkowego obrońcy, Christensen, próbujemy to rozegrać prawym skrzydłem, Balek, seria zwodów, przyspieszył, ma trochę miejsca, będzie dośrodkowanie, tak jest, głęboko, ależ tu bramkarz wychodzi, zamieszanie, piłka w bramce, Klukowski dobija, ależ nieporozumienie, tam jeszcze sędzia ma jakieś wątpliwości, czy Klukowski był na spalonym, no miejmy nadzieję, że nie, uwaga, jest weryfikacja i jest gol, tak jest. Z piłki stojącej Pembele na lewą stronę, Paredes w okolicach środkowej linii boiska, Katić, no to jest 40 minuta pierwszej połowy, no mamy gola kontaktowego, to jest najważniejsze, a więc nie wygląda to wszystko jeszcze najgorzej, no chyba, że mielibyśmy jeszcze przed przerwą stracić bramkę numer 3, no ale miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Tymczasem zawodnicy Slavii rozpoczynają konstruowanie swojej akcji ofensywnej, Hodża do przodu, Benrahma schodzi do środka, Saha Kian tu jest osaczony, ale zdołał odegrać, Strzelec, jeszcze seria zwodów, Mukin zwolnił tempo całej akcji do tyłu, Paredes w centralnej strefie boiska, Strzelec na jeden kontakt, ależ wymieniają podania, Saha Kian rozrzucił tą futbolkę, Strzelec z prawej strony pola karnego wykłada, Hodża, ależ mocno nad bramką, dobrze. Koniec pierwszej połowy, no mocna jest ta Slavia, no prawda jest taka, że jak na razie to mamy wynik lepszy niż nasza gra. Jeszcze w przerwie ściągamy grającego słabo, na dodatek z żółtą kartką Majewskiego, w jego miejsce na lewe skrzydło Dico Ing. Dodatkowo na lewej obronie młodziutki Kurowski zastąpi Rażnatowicza. Rzut rożny dla Slavii, Benrahma centruje na krótki słupek, to uderzenie, no i piłka w bramce, Dawid Strzelec nie dał szans naszym obrońcom, ani jakiemukolwiek innemu zawodnikowi. 48 minuta, 3-1, tośmy rozpoczęli tą drugą połowę. Mamy rzut wolny, ale to jest daleko, ponad 20 metrów, strzałek nad bramką. Wolny dla Slavii, Benrahma, dośrodkowanie w nasze pole karne, tam Biegański wyszedł, uderzenie, na szczęście nad bramką. 66 minuta, zdejmujemy Osulę, w jego miejsce na atak wędruje Duran. Bramkarz Slavii rozpoczyna, Mukin na prawą stronę, Pembele, ależ błąd, Dico Ing odzyskuje piłkę, jest z lewej strony pola karnego, ładnie dograł strzałek, mocne uderzenie, ale niestety. Nagle jesteśmy w polu karnym Slavii, Duran spod linii końcowej wycofuje, Dico Ing, strzałek, Kurowski, wymieniają podania, Kurowski ponownie, strzałek, ładne uderzenie, aj, Kudiakow. Ale mamy korner, dośrodkować w pole karne będzie Duran, jaki wariant wybierze, jest centra na długi słupek, jest kontrujący strzał Christensena, niecelny. Biegański rozpoczyna sprzed własnego pola karnego, dalekie wybicie na połowę przeciwnika, jest tutaj Duran, główkuje, no ale piłka oddana zupełnie za darmo, no kompletnie bez sensu, Paredes, ależ błąd, no co zrobili zawodnicy Slavii, ale koszmarna pomyłka, a Klukowski to wykorzystał, był tam, gdzie być powinien, dołożył nogę, 70 minuta, 2-3. Znowu mamy kontakt, no i mamy piłkę, Wleciałowski z autu w pole karne, tam Klukowski był przewracany, no ale gwizdek sędziego niestety milczy, na szczęście utrzymujemy się przy futbolce, Ahmed Can Kaplan, Dico Ing, już potężne uderzenie, piłka ląduje na poprzeczce, to jest pech. Mamy rzut różny, strzałek, głębokie dośrodkowanie, tam Kudiakow chyba piąstkował, ale Balego panował piłkę, ruszył dynamicznie, jest ostry kot, strzela Kudiakow. Zawodnicy Slavii przy piłce, Provod schodzi do środka, Mukin do przodu, Saha Kian, ponownie Provod na lewym skrzydle, przyspieszył, próbuje
minąć tutaj naszych zawodników, bo jednak zwolnił, wycofał Katić przed pole karne. Mukin, no niebezpiecznie strzela, jeszcze zablokowany na piłka w bramce, no ale kto to strzelił? Sahakian jednak. Wydawało się, że nawet to gol jest samobójczy. 84 minuta, bez znaczenia. 4-2. Jeszcze rzut wolny dla gospodarzy. Benrahma centruje w nasze pole karne, ale wybijamy. Pierwszy do piłki dopadnie Słotwiński, ale nie, wyprzedził go Pembele. No niesamowite. Już gramy bez jakiegokolwiek zaangażowania, no ale w sumie trudno się dziwić. Jeszcze do bezpańskiej futbolówki pędzi Wleciechowski. Wzdłuż bocznej linii boiska zagranie do Balka. Klukowski. Jeszcze próbujemy się zerwać. Ten ostatni raz może zmniejszyć straty. Niestety. Zawodnicy Slavii odzyskują piłkę. Sahakian na pełnym gazie. Jest w polu karnym. Spod linii końcowej wycofał. Lingr dobił nas. 90 minuta. To już leżymy na deskach. Koniec. 5-2, do widzenia. Dwukrotnie w tym meczu łapaliśmy kontakt ze Slavią przy stanie 2-1, no i 3-2, ale na niewiele się to zdało. Ostatecznie przegrywamy w Pradze wysoko i boleśnie, aż 2-5, ale prawda jest taka, że byliśmy zespołem zwyczajnie słabszym. Slavia, strzelając 5 goli przy współczynniku XG 4,61, zwyczajnie na te bramki zasłużyła. Dwa gole zaaplikował nam Sahakian, któż to? A, 20-letni Ormianin, którego Slavia kupiła na początku tego sezonu z Dynamo Czeskiej Budejowice za nieco 11 baniek. Jeszcze pozostałe wyniki, interesuje nas Legia, a ta przegrywa na własnym boisku z Wiborg 2-3, a reszta rozstrzygnięć to już nas nie pasjonuje. Po takiej klęsce ze Slavią Praga to można powiedzieć tylko jedno, że jak na razie w europejskich rozgrywkach to my zbieramy doświadczenie. Wracamy na krajowe podwórko, bo tu właśnie wystartowała 13. kolejka, na początek mamy dwa remisy. Nas natomiast czeka domowy pojedynek z ŁKS-em Łódź, a więc z takim typowym ligowym średniakiem. Według ekspertów jesteśmy zdecydowanym faworytem. No i abyśmy to potwierdzili na boisku. Kluczowym zawodnikiem rycerzy wiosny, jak to ładnie się mówi o drużynie z Łodzi, jest ich bramkarz Aleksander Bobek. No, Tarasiewicz stwierdził, że Śląsk Wrocław nie przekonuje go do siebie. Rysiu, ty nie wyprowadzaj naszego Waldusia z nerw. Są kolejne wyniki. Lechia wygrywa u siebie z Wisłą, Widzew z Jagiellonią. No i oba te zespoły odpowiednio przesuwają się na miejsca drugie i trzecie. Absolutna sensacja. Pogoń przegrywa na wyjeździe z ostatnią w tabeli, teraz już przedostatnią, Krakowią. No, panie i panowie, jak to się mówi, nadej Szlawie kopomna chwila. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim okresie nasza gra, a przede wszystkim wyniki, są dalekie od oczekiwań, no to przyszła pora na rewolucję w taktyce i w ustawieniu. Będziemy próbować grać cokolwiek egzotyczną formacją 3-4-1-2. Jak na nasz zespół wpłynie przejście z czwórki obrońców na trójkę? Tego nie wie nikt. Niewykluczone, że cały ten eksperyment skończy się jedną wielką katastrofą. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Do tej pory graliśmy na nieco bardziej bezpośrednich podaniach, no i na nieco wyższym tempie. Teraz będziemy próbować krótszych podań na niższym tempie, no i będziemy się starać klepać piłkę po ziemi. W trakcie przejścia kontrpressing, a bramkarz będzie wybijał piłkę krótko do środkowych obrońców. No a gdy będziemy bez piłki, średni pressing, linia defensywy standardową, no i agresywny na odbiór piłki. No wszyscy jesteśmy ciekawi, jak odpali ta nowa taktyka, żeby tylko nasi chłopcy nie pogubili się w tym nowym ustawieniu, a będzie dobrze. Ten pierwszy test z ŁKS-em. Nie jest źle, wygrywamy z ŁKS-em na naszym stadionie skromnie, zaledwie 2-1, ale jak statystyki pokazują, mieliśmy wyraźną przewagę. Co prawda jak na razie ta nowa formacja i taktyka jeszcze nie do końca funkcjonują tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale przy tym golu na 2-0 Durana po składnej akcji w trójkącie strzałek kapka Duran już widać zalążki zrozumienia między naszymi zawodnikami. Są 3 punkty, dzięki którym chwilowo przesuwamy się na miejsce 4. W tym momencie do prowadzącej pogoni tracimy 4 oczka. Duran przywraca nadzieję, istotnie zdobył 2 gole, ale to dopiero jego drugie i trzecie trafienie w tym sezonie Ekstraklasy. Wygrywamy z ŁKS-em, ale to zwycięstwo musi okupić kontuzją nasz kapitan. Dominik Marczuk, naciągnięcie więzadeł kolanowych, niezdolny do gry aż do 7 tygodni. Nasz prawoskrzydłowy po słabym początku sezonu powoli zaczyna łapać rytm. W Ekstraklasie ma już 6 asyst i gola.
ale teraz znowu odpocznie sobie na trybunach. Wydaje się, że do statystyk z poprzedniego sezonu ciężko mu się będzie nawet zbliżyć. No, najlepszym zawodnikiem tego wygranego meczu z OKS-em oczywiście ten, który swoimi dwoma trafieniami zapewnił nam to zwycięstwo, John Duran. W zeszłym sezonie Kolumbijczyk był niekwestionowaną gwiazdą nie tylko naszego zespołu, ale i całej ekstraklasy. Teraz jest tylko cieniem samego siebie. Królem strzelców to on w tym sezonie nie zostanie na pewno, no ale wierzymy, że te kilkanaście goli jednak strzeli. Mogła nas jeszcze wyprzedzić korona, ale w ostatnim meczu tej 13 kolejki niespodziewanie przegrała u siebie z Ruchem. Tak więc utrzymaliśmy się na miejscu czwartym. Chwila przerwy od Ekstraklasy, bo przed nami druga runda Pucharu Polski, w której to zmierzymy się z Zagłębiem Sosnowiec. Jak wiadomo, dopiero co graliśmy z Zagłębiem Sosnowcu w Ekstraklasie, no i wtedy cudem uratowaliśmy remis. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Szlifujemy dalej naszą nową taktykę 3-4-1-2, kontrola posiadania piłki, tak więc zagramy identycznie jak w meczu ligowym z ŁKS-em, jedynie w nieco innym składzie personalnym. W meczu ligowym z Zagłębiem ledwo wywalczyliśmy remis 2-2. Jak będzie teraz? Jakże inny to był mecz od tego ligowego spotkania. Tym razem gładko, pewnie i wysoko rozbijamy Zagłębie w Sosnowcu aż 5-1. Po dwóch golach Osuli po jednym trafieniu dorzucili Majewski, Słotwiński i Puerta z rzutu karnego. Dobrze to wszystko wyglądało w tej nowej formacji i nowej taktyce. Może zatem idziemy w dobrym kierunku. No oby. Jeszcze pozostaje wyniki. Czy były jakieś niespodzianki? No jak nie, jak tak. Pogoń sensacyjnie odpada na własnym stadionie z Ruchem. Brawo. Śląsk Wrocław zwycięża zgodnie z planem. No szkoda, że zgodnie z planem nie wygraliśmy z Zagłębiem w Ekstraklasie. Jesteśmy zatem w trzeciej rundzie Pucharu Polski, no i czekamy na kolejnego rywala. A MVP tego wygranego pucharowego spotkania z Zagłębiem, Adrian Słotwiński, gol i dwie asysty. Może w tej nowej formacji 3-4-1-2 znalazło się miejsce dla niego. W końcu według medialnego wizerunku to ofensywny pomocnik, a jak do tej pory nasz Walduś ustawiał go na środku pomocy albo w ataku. Jest zatem szansa, że w tym nowym ustawieniu Słotwiński częściej zagości wyjściowej jedenastce, no i tym samym szybciej się będzie rozwijać. Powracamy do Ekstraklasy, a przed nami piekielnie trudne spotkanie. Jedziemy do Szczecina na starcie z aktualnym mistrzem Polski, Pogonią. Portowcy w tym nowym sezonie założyli sobie za cel obronę tytułu, no i trzeba przyznać, że jak na razie idą jak burza. W tym momencie po 13 kolejkach są we fotelu lidera. No i co zrozumiałe, według ekspertów w meczu z nami są zdecydowanymi faworytami. Niestety nasz dotychczasowy bilans meczów z Pogonią nie wygląda najlepiej. Dodatkowo przed startem tego sezonu przegraliśmy z Portowcami mecz o Super Puchar Polski. Kluczowym zawodnikiem zespołu ze Szczecina jest ich środkowy pomocnik Mateusz Kowalczyk, ale oczywiście świetnych piłkarzy, to oni tam mają znacznie więcej. Na początek tej 14 kolejki Wisła przegrywał siebie z Rakowem, to dobry wynik z naszego punktu widzenia. Zanim wybierzemy się do Szczecina na starcie z Pogonią, mamy jeszcze uroczyste losowanie trzeciej rundy Pucharu Polski. No i mamy już wszystkie pary, a my mamy szczęście, bo zagramy z drugoligową Chojniczanką Chojnice. Mecz odbędzie się 29 listopada na wyjeździe. Mamy kolejne wyniki. Lechia pechowo remisuje z Zagłębiem Sosnowcu, tracąc bramkę w 95 minucie. Jest dobrze. Czas na nasze przygotowania do meczu z Pogonią. Jako że zapowiada się niezwykle ciężkie spotkanie, musimy zmodyfikować naszą wyjściową formację 3-4-1-2 do wariantu bardziej ostrożnego, z defensywnym pomocnikiem zamiast ofensywnym. W tej roli Ibrahim jako cofnięty rozgrywający z funkcją obrony. Gdy będziemy przy piłce, zastosujemy nieco wyższe tempo, dalej utrzymując krótkie podania. W fazie przejścia kontrpressing, kontra, no i bramkarz szybko wyprowadza piłkę. Ogólnie stawiamy na szybkość i zaskoczenie. No a gdy będziemy bez piłki, średni pressing, linia defensywy niżej i głębiej, no i kopiemy rywali po kostkach, a więc agresywny odbiór piłki. No i jesteśmy w szatni domowego obiektu Pogoni, a więc na stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie. No wszyscy jesteśmy ciekawi, czy wyjdziemy z tego meczu obronną ręką.
No niestety przegrywamy z Pogonią w Szczecinie 0-2, ale ten wynik kompletnie nie oddaje przebiegu tego spotkania, ponieważ Portowcy objęli prowadzenie dopiero w 80. minucie meczu, na dodatek z rzutu karnego. No gdyby nie ten gol, różnie mogło się to potoczyć. Tymczasem musieliśmy rzucić się do ataku, do odrabiania strat, no i nadzieliśmy się na kontrę, po której padła bramka na 2-0 w doliczonym czasie gry w 93. minucie. Szkoda, bo to był mecz na remis. No gdybyśmy wywieźli ze Szczecina punkcik, bylibyśmy zadowoleni. Tymczasem Pogoń powiększa swoją przewagę. Fakty są takie, że jak tak dalej pójdzie, to Pogoń obroni tego mistrza. Legii idzie jeszcze gorzej niż nam. Właśnie notują swoją 8. porażkę w tym sezonie z ŁKS-em na wyjeździe. Zagłębie wygrywał siebie z Koroną, przeskakuje nas w tabelinę i jest na miejscu 3. Ale Widzew przegrywa na wyjeździe z Wartą, tyle dobrze. W meczu kończącym tą 14. kolejkę Stal Mielec niezwykle szczęśliwie po golu z 92. minuty ogrywa na wyjeździe Ruch. My ostatecznie z 22 punktami jesteśmy na miejscu 5. I na tym kończymy ten odcinek, a w kolejnym przypuścimy atak na miejsca 2 i 3, na których obecnie są Lechia i Zagłębie Lubin. O walce o tytuł mistrzowski powoli przestajemy już marzyć. Nasza strata do Pogoni w tym momencie wynosi 7 punktów, no i zdaje się cały czas powiększać. Na koniec gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, no i obowiązkowo do pozostawienia łapy w górę i komentarza. Pozdro, dozo, hej!